Policja apeluje do kierowców i uczestników wyjazdów na ferie zimowe. Mundurowi ostrzegają przede wszystkim przed brakiem rozwagi i przygotowania do jazdy. Należy dobrze przygotować samochód przede wszystkim do takiego wyjazdu, tak? Musi być auto odśnieżone, przygotowane, płyny eksploatacyjne. Należy sprawdzić również ogumienie takiego pojazdu, prawidłowo zabezpieczyć ten sprzęt narciarski, który próbujemy zabrać ze sobą, dzieci, żeby były zapięte odpowiednio w foteliki, tak? Ale również my musimy wypocząć przed takim wyjazdem, tak? Gdyż często jedziemy do odległych krajów samochodem, gdzie pokonujemy często tysiące kilometrów, tak? Więc taka podróż to nie jest wyjazd do sklepu, trzeba się przygotować na to odpowiednio, organizm musi być wypoczęty, zrelaksowany, aby ta podróż była bezpieczna. Policja apeluje o rozwagę, przestrzeganie przepisów, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Jeżeli wsiadamy do auta, włączmy wyobraźnię, pamiętajmy o tym, że nie tylko my jesteśmy na drodze, tak, ale przez nasze bezpieczne zachowania na drodze dbamy o bezpieczeństwo osób znajdujących się w pojeździe, ale również poza nim. Jeżeli my nie będziemy dbali o nasze bezpieczeństwo, będzie nadal dochodziło do tak wielu zdarzeń drogowych. Okres zimowego wypoczynku to zwykle czas zabaw dla dzieci i młodzieży. Aby po ich zakończeniu wszyscy mogli wrócić do szkoły szczęśliwi i wypoczęci, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.